Dzień dobry. Dobrze, że jesteś tutaj ze mną teraz, ponieważ cieszę się. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteście. Zrobimy czytanie. Do tego czytania zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli będziesz zainteresowana, przedłużonym czytaniem, napisz do mnie maila i udostępnię Ci przedłużone czytanie tu na YouTubie. A raczej link do przedłużonego czytania. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Ok, jesteśmy coraz bliżej rozwikłania zagadki, co zostało przed nami zaćmione. I uważam, że dosłownie z godziny na godzinę coraz więcej jest nam odkryte. Czyli w pełni będzie coś zakryte po to, żeby było odkryte, co było zakryte. Okej. Zobaczmy, co dzisiaj. Zobaczmy, co dzisiaj chcę przejść. Zaraz, jeszcze jeden shuffle. Every day I'm shuffling. Ok. Zbieracz. Cztery karty znów wypadły, tak jakby znów zaczynamy od podstawy. Ok. To jest ta sama karta, która była pod spodem, pod talią, kiedy powiedziałam, że wychodzimy z kontroli matki. Znów na temat sprawiedliwości. Krążymy z powrotem wokół tego samego tematu. Jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o wiedzę miłości, masz jakąś wiedzę na temat miłości, która jest nieusprawiedliwiona. Jest jakaś niesprawiedliwość, która chce być... wyrównana. Te dwie postaci patrzą w jednym kierunku. To jest tak, jakby prowadzenie teraz miała Matka Ziemia. To jest tak, jakby mistyczny szaman, to jest ta karta, to jest główna karta, to jest powód, dla którego powstała ta talia, jest mistyczny szaman. To znaczy tytuł tych kart to mistyczny szaman. Pomimo to jest za paczą mamą. To jest tak, jakby Matka Ziemia zawsze była na pierwszym miejscu. Twoja natura zawsze jest na twoim pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu do tej pory była kontrola matki, czyli twoje skupienie na... tej kontroli i co było kontrolowane. W związku z tym ostatni wagon jest nieusprawiedliwiony. Jest jakaś niesprawiedliwość. Tego, co zostało nazbierane przez ciebie. Chodzi o doświadczenia. Ok. Doświadczenia, jakie nabraliście, nie były wasze. Nie musieliście ich nabierać. To było obciążenie. Ciekawe, że we wczorajszym czytaniu ostatnimi kartami były cztery karty podstawy. W tym czytaniu zaczynamy od podstawy. Cztery karty. Nawet pacza mama ma numer 40 jako podstawa. Nie jako 4, tylko jako 40, czyli jako coś większego niż podstawa
tylko twoja makro. Jesteś częścią podstawy ziemi. To jest to, co słyszę. No i mamy wodę. Znów matka się pojawia. Jest jakaś niezmieniona linia czasu, która dalej trzyma cię w tej wieży. I znów cztery karty wyszły. Jest dalej. Linia czasu, która trzyma cię w tej wieży. Nieusprawiedliwione jest to, że wy wyszliście z tych trupów, a tak jakbyście dalej... Albo jeżeli dalej jesteście wśród tych trupów, które nazbieraliście, one nie są wasze. Dalej jesteście na cmentarzysku słoni. I to był powód, dla którego nie mogliście przejść na drugą stronę. I teraz widzę po prostu, jak te kielichy, jak cmentarzysko, na którym stoicie i nie widzicie, że zbudowaliście most, po którym możecie przejść na drugą stronę. Tak jakbyście wyszli z tej wieży, ale nie mogli przejść przez wodę, która otacza tą wieżę, która ma bronić jako fortecę, jako płot, prawda? Okej. W sekundzie, w której zobaczyłam tą wieżę, zobaczyłam noc. To nie jest słońce, to jest noc. Hermit wyszedł i czariot odwrócony. Tam dalej jest jakieś światło do znalezienia przez ciebie. Ten kontrakt dalej trwa. Znalezienia twojego światła w tej wieży. Okej, czyli zanim wyjdziesz z tej wieży, pod spodem mamy trzy kielichy, a jeszcze wcześniej mamy śmierć, prawda? Czyli te trupy, po których idziesz, tu są dosłownie leżące trupy. Cmentarzysko. Jest woda i jest... To jest tak, jakby energia śmierci chciała zebrać swój plon. Chce zebrać swój plon. I to jest tak, jakby nie chcesz oddać śmierci tych ciał. Czyli jesteś dalej w kontrakcie oddawania tych swoich starych aspektów, które muszą odejść, ale nie chcesz. Ten herofant tutaj prosi, proszę, nie zabieraj mnie. Czyli tak jakby opierasz się jeszcze strukturze rozpadu. Albo jesteś po prostu jeszcze w kontrakcie rozpadu struktur, które muszą zostać oddane do należących energii. Czyli to, co nie chcesz oddać, nie należy do ciebie. To, co chcesz zrobić, to oddać wszystko to, co nie należy do ciebie. Czyli te trupy. Po przedzieleniu mamy 9 pałek. To jest obciążenie, o którym mówię. To jest, zobaczcie, jak kurczowo się trzyma tej pałki ta osoba. To jest ta osoba, która kurczowo trzyma się jakichś swoich zbiorów, których nie chce puścić, bo za nią jest proces. Księżyc i gwiazda. Chyba jeszcze nie widziałam w takiej
w takim układzie tych kart: Księżyc i Gwiazda. Tak jakbyście chcieli zostać w tej nocy, zanim znajdziecie światło. To jest tak, jakbyście mieli znaleźć światło, będąc dalej w tej nocy. Nie poprzez wyjście do światła, tylko poprzez znalezienie światła w tej nocy. Mamy 9, hermit, mamy 9, 9 pałek i pod spodem mamy 9. Czyli musisz być w środku, kiedy zamknie się cały ten cykl. Nie chcesz być na zewnątrz, kiedy zamknie się ten cały cykl. Chcesz być w środku i wtedy będzie możliwe domknięcie się tego cyklu, czyli znalezienie światła tu w środku, będąc jeszcze w ciemności. Czym jest to światło? To światło to jest... To są jakieś twoje emocje, to jest to, z czego jesteś zbudowana, zbudowany, czyli ze światła, czyli chcesz odnaleźć swoją część siebie, która jest światłem, bo widzę tą wodę i widzę automatycznie te promienie słońca, które są reflektowane na toni wody. I tak jakbyście brali tą wodę po to, żeby sprawdzić, patrzeć się w to światło, które jest moje. Czym jest twoje światło? Czego dotyczy twoje światło? 4-4. Będąc dalej w tym poświęceniu, będąc dalej w tej nocy, będąc dalej w tej wieży, chcesz po prostu być. Być po to, tam jest jakieś światło. Pokażę wam coś. Dosłownie mam tą latarnię tego hermita, ale w środku nie ma świeczki, prawda? Ale jego latarnia świeci, jest wyposażony w światło. To jest tak, jakbym chciała znaleźć świeczkę. Chciałabym znaleźć tą wiadomość. Jest gwiazda. Ciekawa wiadomość, okej. Chcesz znaleźć światło swojej gwiazdy. Gdzie jesteś dla siebie samej, dla siebie samego gwiazdą? Światło gwiazdy jest jest Księżyc jest ci potrzebny do tego, żeby być gwiazdą. I teraz widzę dosłownie tą gwiazdę w środku tu. Jest w nie widać, bo mam... To światło jest w kształcie gwiazdy. Zamknięta gwiazda to jest i to jest twoja lampa z tą gwiazdą w środku. Pamiętacie, jak robiłam wcześniej, przed moim opuszczeniem YouTube'a, czytania i miałam od samego początku, jak siedziałam na kanapie, za mną wisiała gwiazda, która świeciła. Odzyskać jakąś gwiazdę z przeszłości, która dla ciebie świeciła, która była twoja, która była twoim znakiem rozpoznawczym. Jeszcze będąc w środku nocy, ponieważ ciemność jest ci potrzebna do odnalezienia tego światła.
bo dalej jesteś w tym kontrakcie. Ok. To, co nazbieraliście, to wasze doświadczenie, które to jest tak, jakby jeżeli nie widzicie swojej gwiazdy, jeżeli nie widzicie swojej własnej, prywatnej gwiazdy, nie mówię o tym, że patrzycie na kogoś w social mediach i mówicie, o, to jest moja gwiazda. Mówię o was. Jeżeli jeszcze nie znaleźliście swojego światła gwiazdy, czyli tego prowadzenia, co jest, czym jest dokładnie światło, light, chciałam powiedzieć po angielsku, światło, które was prowadzi, czym jest dokładnie to światło, które was prowadzi? Czym jest twoja gwiazda, która cię prowadzi? Czyli ta twoja North Star, czyli ta północna gwiazda, która zawsze wyznacza twój kierunek, kiedy jesteś gdzieś na zewnątrz. To jest tak, jakby wziąć tą gwiazdę główną, która cię prowadzi zawsze i nie, jest twoim kompasem i wybrać to prowadzenie. Słońce też się pojawia. Ale tym razem bez iluzji. Zobaczcie wykorzystanie tego zastoju. Stand still, bądź tam, zanim dokończy się ten cykl i odnajdziesz w tej pozycji, w tym zatrzymaniu, tak? Mamy chariot odwrócony, czyli zatrzymanie, mamy dwa razy zatrzymanie. Po to, żeby znaleźć prawdziwe swoje światło twojej gwiazdy, czyli twojego prowadzenia, które nie jest iluzją, które jest czymś autentycznym. Na tej karcie Słońca jest Księżyc. Słońce potrzebuje Księżyc. Księżyc potrzebuje Słońca. Ok, mamy układankę. Gwiazda potrzebuje Księżyca, a Księżyc potrzebuje Słońca. Mamy i Słońce za tobą. I mamy to Słońce, o którym mówiłam, że pada na wodę i oddaje tą refleksję na tej wodzie. Żebyś mógł zobaczyć, żebyś mogła zobaczyć, czym jest twoje prowadzenie. Jakie światło cię prowadzi. Bez ruchu. W zatrzymaniu. Transport odwrócony. W byciu tam, gdzie jesteś teraz. Światło chce ci coś przekazać, chce ci coś powiedzieć. Król Pentakli. Should I stay or should I go? 6, 4, 6, 7. Znów mamy 4. Mamy 4, 4, 4 znów. 4. Nie. 3 czwórki mamy. 2 szóstki. I 7. Ten brak możliwości wyboru jest iluzją. To jest główne czytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani jeżeli jesteście zainteresowani, czytanie przedłużone, tak jak powiedziałam, w opisie filmu jest mój adres mailowy, także
Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie. Dobra, dziękuję, trzymajcie się, pa, pa.